Cześć, ja jestem Spooky, a to kolejna część Assassin's Creed Valhalla. Ostatnio wyszliśmy ze Asgardu i dobrze by było, z tego co widzę, kontynuować to zadanie. To jest to w głąb siebie. Walka pomaga nam rozwikłać nasze wizje. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy więcej jakichś magicznych roślin. I te są tak daleko. Aż tak. Więc pomyślałem sobie, że w tym odcinku zrobimy dwie rzeczy. Po pierwsze, ponieważ nie mamy jakoś zbyt dużo zadań, to podniesiemy medaliony, bo mamy komplet. To będzie pierwsza rzecz, którą zrobimy. Jesteśmy akurat w wiosce, więc zaraz to zrobimy. A później faktycznie wybiorę się na tą wyprawę i spróbuję zdobyć te roślinki. Tak więc zapraszam. Teraz idziemy tu, prosto, do Haitama. Nasz drogi przyjaciel czeka na medaliony. Oj! Możemy przekazać też 6 stron kodeksu? Zobaczmy. Nie, nie możemy. Ale możemy medalion. Keep this. It serves your cause better than it does my pocket. Ah, good. I hope this one did not give you too much trouble. As a token of my deep gratitude, I want you to have this. There are more medallions. Zaraz przeczytamy. On coś nam dał. Przepraszam za te hałasy. Coś tu się nowego pojawiło. O, możemy podpalić broń. Oho. Podpala broń trzymaną w prawej dłoni. Wrogowie, którzy zajmą się ogniem, otrzymują dodatkowe systematyczne obrażenia. I to jest akurat dobre. To moglibyśmy zamiast tego pchnięcia barem w sumie. Bo ja i tak z tego nie korzystam. No, zdecydowanie. O, i można też łuk podpalić od razu. No, ale to mniej mi jest potrzebne. Wolę broń. Ło, a co to było? No dobra, i teraz musimy nowe medaliony znaleźć. I have to go. Then go in peace. No i teraz, żeby... ponieważ ta wyprawa jest bardzo długa. Oj, nie mam zaznaczone, ale to jest tu. No ja nie będę was męczyć tą podróżą. Po prostu zapauzuję i sobie w międzyczasie... chyba popłynę po prostu łodzią. Jakoś tędy popłynie i tu wzdłuż brzegu i gdzieś tu wyląduje. I tak chyba będzie najlepiej. A my się zobaczymy po prostu na miejscu. Let's go, Viking! O, tak, od razu wir walki się rzucimy. Tak się złożyło, że musiałem się i tak zatrzymać w pobliżu tej wioski. O, jak mnie strzelają! No i skoro już tak wyszło, to mówię, najedziemy ją, nie? Nie ma co się patyczkować. O, strzały są cenne. Przełóg zmienić. Moment. Tym łukiem to se można w walce bezpośredniej. Nie powiem co. O, tak od razu lepiej. Skarby są tam. Jakieś, albo to tylko taki ten. Mieliśmy naprawdę fajny klasztor. Taki z gatunku naprawdę kozackich. Ale to sobie zostawimy na kiedyś tam, jak będziemy zwiedzać cały ten obszar. Teraz przybyliśmy tu w konkretnym celu. Trochę morderstw. I tu jakiś jeszcze
Mały skarb powinien być, no. Tam jeszcze jakiś chłop w wodzie się bije. Jak podskoczył? Wszyscy? A wszyscy. No i co? Tak jak mówiłem, jesteśmy bardzo blisko. O, tu jest chata, tu od razu widać klucz. Pytanie, że to klucz do tej chaty. No ale to zaraz zobaczymy. O, coś jeszcze? Gołąbek. O, i surowców więcej. Co to za glicze się pojawiają? Klucz jest całkiem niedaleko. To od razu sobie zgarniemy, zanim do tej chaty wejdziemy. Bo pewnie prędzej czy później i tak będzie potrzebne. Swoją drogą, jak już tak zmieniłem ten format, powiem szczerze, nawet mi się podoba nagrywanie na YouTube. Mimo, że no, rozumiem, że jeszcze ten mój flow nie jest taki jak u profesjonalnych YouTuberów. Ale może się wyrobię. No i gdzie ten klucz? Wziął się i zniknął. Może to jest pod ziemią w ogóle? A, pod ziemią. Dobra. To lecimy. Ale wracając do tematu, naprawdę pozostawia mi to pewną swobodę w przeciwieństwie do streamowania. I chyba faktycznie, tak jak wspominałem kilka odcinków temu, będziemy robić tak, że będę streamować w kopie po prostu gierki. Albo takie, które nie wymagają pomijania wielu minut wręcz całego materiału, tak jak to jest w Assassin's Creed. Jednak te wszystkie moje podróże z punktu A do punktu B, gdzie to może trwać i pół godziny, bo ja sobie lubię pozbierać, no to trochę bez sensu. A gierki, gdzie coś się będzie działo non-stop, no to wtedy na live'ie. Myślę, że to będzie najlepsze wyjście. Ale póki co zobaczmy, co tu się kryje i co na nas czeka. No to już wiemy, że tędy nie wrócimy. Wyzwanie. Tylko ci o stalowych nerwach, kocich ruchach, przenikliwych umysłach i bystrym dowcipie zdołają przejść przez grotę prób. Te kocie ruchy. Kto wie, z jakiego filmu to było? Tam coś jest. A tu są materiały. Straciłem pochodnie. Dobra, dam radę bez, nie? Czy to można zestrzelić? Nie. O co chodzi z tym? No dobra, to było dziwne, ale po drodze się pojawiło coś. Klucz odwagi. No to o to chodziło z tymi kocimi ruchami pewnie. Że trzeba było w drodze złapać podczas skoku. Dobra, to by znaczyło, że to chyba pierwsza próba. Ciekawe, co minąłem. Najwyżej sobie później jeszcze przejdę. Jeszcze
jeszcze raz. To fajnie. No to na pewno. Ale tu jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy są. Ile tu w ogóle kluczy jest? Tam jest jakieś przejście w jaskini. Jeden klucz. Tu drugi klucz. Tu przejście. Tu przejście. Na razie tu pójdźmy. Może się okazać, że trochę tu pobłądzę. O, kolejna roślinka. Tam jest jakaś skalna półka. Tak, tu jest niesamowicie. Tam jest jakieś przejście. Wygląda jakby miał być. Ryzykuję. Uwaga. Oj, ciemno. Nie, tu nie ma przejścia. Teraz pytanie, czy się nie wpakowałem. Ale wyglądało, jakby miało być. Dobra. Było tak źle. Ale się będziemy baczni przyglądać temu, co tu się dzieje. Więcej roślinek. Aha. Tam następny klucz. No dobra, ale ja raczej tu... bez powodu nie... wszedłem. O właśnie, trzeba przejść. No i teraz znowu trzeba będzie skoczyć i złapać w drodze. I się nie zabić. Dobra. Klucz równowagi. No. Trzeba przyznać, że oddaje nazwa to, jak się go zdobywało, nie? Dobra, teraz pójdziemy do następnego zejścia. Które jest tam. Oho, już myślałem, że umarłem. Teraz bym spróbował przeskoczyć tam, do tej... A nie, to chyba będzie można po kolei robić, bo tam coraz niżej i niżej kolejne klucze są. Jaka ta lokacja jest kozacka. Nie chciałbym tu spaść. O, dobra. Nie dałoby się wejść mimo wszystko po tych skałach, ale... Ta. Ale nie chciałem ryzykować. Czemu opuściłeś? Opuściłaś. Idziemy. Co tu mamy? O, mamy kolejne roślinki.
dziurawiec. Niczym w Wiedźminie. Mikstury będziemy robić. Coś czuję, że ta lokacja to nam się zejdzie przez cały odcinek. Okej. Okay. To siup, to już znamy schemat. Klucz zwinności. Ale żelaza tu nazbieram. Ile tam jeszcze rzeczy jest w ogóle? O! O, dobra. Już myślałem, że się nie przesunie. Pytanie, czy wrócimy też do tego miejsca, gdzie ja mówiłem, że najpierw bym chciał tam pójść. A! No to właśnie chyba wróciliśmy. No, no. Tam weszliśmy, obeszliśmy cały dookoła. To teraz tam. O, coś tu mamy. A to strzały. Kolejny strzał. Ciemno tu. Znowu. No tam nic takiego nie ma. To coś otwiera? Szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Oj, nie to chciał. To chciał. Co my tu mamy? Nic. Ale może blokowało możliwość przeskoczenia po prostu. Tu był tak, to wisiało tu i dalej byśmy nie przeskoczyli. O Jezu, przestraszyłem się, ten dźwięk. O, tam jest klucz. Ten facet jak tak głęboko... Takie o zrobił, to myślałem, że ktoś tu naprawdę jest. Nie wiem, o co chodzi, ale jak podnoszę rzeczy z ziemi, on automatycznie rzuca pochodnie, czyli ona, co jest trochę głupie. No bo przecież fizycznie ta nasza postać się nie schyla po nic. To jest tylko tak, o. No dobra. O, przepraszam. No nie, nie zrozumiałe dla mnie to jest, dlaczego pochodnie wyrzucamy. No dobra. Co, dalej w dół? W sumie na to wychodzi. Oj, nie zwróciłem uwagi, jaką nazwę miał ten klucz. O, tak jak teraz.
zbieram i wyrzucam pochodnie. Po co? Nie wiem. Ale mniejsza o to. Odblokuj drzwi. Mógłbym wejść do tego, do ekwipunku, sobie zobaczyć nazwę tego klucza, no ale... Z przesady. Ło. Mamy skarby. Sztabaniklu. Fantastyczne miejsce. Fantastyczna lokacja. Taka trochę w starym stylu Assassin's Creed'a. Dziurawiec. Ciekawe, czy będą kolejne wizyty jeszcze w świecie Asgardu. I opal bardzo ładnie. Tylko... Dalej mamy nieznalezioną tablicę. O. Tędy. A to co? Czytaj. Szachownica Gwent do Lau Ap Ceido. Potrzeba strategii, by odkryć rozgrywkę dziewicy. Idź tropem skoczka. Twa droga wykuta w kamieniu. No proszę. Przesunę to. Tak słabo. A zaraz, a czy muszę? Nie muszę. Stalaktyty, stalagmity. Zawsze mi się myli, który jest który. O, dobra. Tego kamiula trzeba tam zapchnąć. Przesuń w bok. O, tak. Dobrze. Teraz będzie dobrze. No i na górę. Tego pewnie też trzeba będzie iść dalej. Pchnąć. A jak? Jak syzyfowe prace trochę. Co tu tak skrzeczy? O, teraz tak jak teraz. O, coś słychać. Coś jest. Jest kolejny klucz, ale jest też coś dziwnego. Zbieraj. Jaskinia prób. A, to ta tablica, to było to chyba. Przypuśćmy sobie... Tajemnicza tabliczka szachownicy. Jaka fajna ta lokacja. Jak mi się to podobało. Bardzo rozbudowana. Może nie jest zbyt skomplikowana. O, tytan. Ale mimo wszystko taka przyjemna. Fajna odskocznia od tego, co zazwyczaj oferuje nam gra, ponieważ...
no raczej proste są te lokacje. O, kolejny opal, też bardzo dobrze. A tutaj tak trzeba było trochę jednak pochodzić, pogłukować. Fajne, podobało mi się. O, jeszcze trochę surowców. Punkcik do wydania. Zobaczmy, co tutaj. Ekwipunku. Tajemnicza tabliczka z szachownicą. Pradawny artefakt wykonany z nieznanego materiału. Widnieje na nim szachownica Gwendoleu ap Ceido. Ceidio. Wiem, na pewno kaleczę tą nazwę, no ale trudno. Kiedyś może się przydać. No kiedyś pewnie tak. No możemy sobie ulepszyć też coś. Kask. Kask możemy polepszyć. Możemy polepszyć buty. Buty byłyby już na maksa. Albo klata. To buty jak na maksa. Rozwin. O, dalej możemy. No to klata. Czy mamy tu niedaleko jakiś punkt? Bardzo blisko, to sobie go od razu cykniemy. Jak będę musiał tu wrócić, co prawda port mam z tej strony, ale jak będę musiał tu wrócić, to zawsze będę miał punkt szybkiej podróży. A my w miarę to ładnie zakończymy widoczkami tą część. A, jeszcze miałem rozdać umiejętność. Samym szacunkiem do wszystkich, ja wiem, że ja się nie przykładam zbytnio do rozdawania tych umiejętności. Ale tych poziomów tu się łapie i siłą rzeczy ta postać tak czy siak się rozwija. Na większość umiejętności, które chciałem zdobyć, i tak już zdobyłem. Więc trochę tak po macoszemu to traktuję. O, nasi tu chyba byli, jak takie totemy z czaszek są. No i co, synchronizacja, nie? O, tam jakieś surowce są. Uwielbiam tę synchronizację. Super. Zobaczmy, co odkryto. Tu mamy jakieś skarby. Tu mamy najazd. Kolejny punkt synchronizacji, ale to nie dzisiaj. W ogóle nie wiem, gdzie nas misje zawiodą, więc po prostu chciałem mieć coś w rodzaju przyczółku, z którego będę mógł zacząć, żeby nie grzać całej tej drogi jeszcze raz. No i super. Na tym ten odcinek zakończymy. Jeszcze szybko rozdam umiejętności. No i nie pozostaje, ponieważ mamy ogień, to już można to rozwinąć. Nie pozostaje nic innego, jak po prostu się pożegnać i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, hej!